Siemanko, z tej strony Jojo i dzisiaj mam dla Was recenzję kostki 2x2 Vape, czyli nowości od mojej nowej dwójki, która według mnie ma szansę wreszcie przebić Diana, bo Diana jest bardzo popularną dwójką, jak wiecie, no i Vape wreszcie jest taką kością, która ma szansę mu zagrozić. Ale zacznijmy od początku. Kostka przyszła do mnie z Latex, zresztą unboxing dość ciekawy według mnie, bo robiony na dworze, na trawie. Widzieliście już pewnie na kanale, jeśli nie, to zapraszam do niego. Sama kostka w tym wypadku jest na niebieskim, a dokładnie błękitnym plastiku, takim bardzo jasnym. Coś nowego na pewno, ale nie przeszkadza to bardzo, bo o ile czasem mam obiekcje, chociaż już przywykłem, no to trochę ciężej mi się układało na kostkach na białym plastiku. Ten Luga Head był trochę gorszy i wyszukiwanie kolorów. Tak, tutaj ten plastik w ogóle mi nie przeszkadza, tak jakby była na czarnym. Słuchajcie, co do samej kostki, z rzeczy zewnętrznych, które trzeba zrzucić, no troszkę są krzywo naklejki ponaklejane. Jak moju dopiero co wydał Weilonga, w którym tak chwaliłem naklejki, bo były idealne, no to już Vape się nie postarali. Chyba osiedli na laurach, no spójrzcie, ten niebieski. Może sam w tym, co robię, nie jestem perfekcjonistą, ale takie rzeczy irytują mnie, no po prostu mnie irytują. Widzicie, jak ta naklejka jest naklejona. Najgorsze jest to, że ona, wiecie, jak będzie wystawała, no to zacznie nam się zdzierać. To samo tutaj te naklejki, widzicie, jeden pomarańczowy bliżej, drugi dalej. Gdzie to jeszcze widać? Na żółtym tak samo. O, proszę, ta naklejka jest przesunięta do środka. Na każdej ściance w zasadzie można się doczepić do jakiejś naklejki. Że no są nierówno, tak? Nie jest to jakiś duży minus, ale niektórzy, tak jak ja, mogą się doczepić. Po prostu muszę się czegoś doczepić. To jest dobra kostka, więc muszę się doczepić. Prosta zasada. Ale same naklejki, bardzo spoko. No jak to od moju, tak? Jaskrawe naklejki, które mają bardzo żywe kolory, dobrze kontrastują ze sobą. Nic dodać, nic ująć. Na szczęście nie mamy tutaj tej białej obwódki, jak w Weilongu. Całe szczęście. Chociaż to też nie przeszkadza jakoś bardzo. No i słuchajcie, co do samej kostki. Dlaczego mówiłem, że ma szansę zagrozić Dianowi? Ponieważ kostka jest w zasadzie tak płynna jak Dian. Dian zawsze wygrywał, jeśli chodzi o dwójkę, chyba swoim feelingiem. Tym jak gładko chodził, tym jak był płynny. I powiem wam, że tą kostkę wziąłem w ręce i pierwsze, co mi przyszło do głowy, to kurde, drugi Dian. No normalnie drugi Dian. I rzeczywiście, powiem wam, że kostka, jak widzicie, porusza się mega płynnie. Nie ma z nią żadnego problemu. Nie ma żadnych loków, także można sobie kręcić, można szaleć, można robić rekordy sub Maciek 0,5, tak? Więc spokojnie można sobie szaleć z tą kostką. Jest naprawdę mega płynna, jest cicha, co już pewnie zauważyliście, bo kręcę dość szybko, kręcę dość dużo, nie zawsze jakoś mega dokładnie, a kostka jest cichutka, nie hałasuje. Super. Minus kostki, które już powinniście zauważyć, czyli troszkę nam się rozjeżdżają narożniki. Troszkę nam się te elementy rozjeżdżają, czy to przy uderzeniu jakimś takim kostki, tak, potrafią po prostu, jak widzicie, spójrzcie, no tu nam wyjechało przy układaniu zwykłym. Nie zdarzyło mi się, że ten element w czasie układania gdzieś wyleciał. To jest plus, nie zdarzyło mi się, że wyleciał, nie trafiłem na rolling popa w sumie. No ale jednak gdzieś odpadałem i trzeba mieć to na uwadze, bo podejrzewam, że ja zawsze te elementy sobie dopycham. Tak jak widzę, że coś wyskoczy, to dopycham. Ale trzeba mieć na uwadze, że rzucimy kostkę raz, drugi, trzeci i patrzcie, co się dzieje, proszę bardzo. A to jest zwykłe, przecież no taka sytuacja, jak układamy kostkę, spieszymy się, będzie rekord świata. Normalne, że rzucimy kostką, tak? Jest to standardowe zachowanie, a te rogi się rozszczepiają. To no jest obawa, jest to mała obawa, ale tak jak mówię, nie zdarzyło mi się, że coś wyleciało, bo te rogi się trzymają całe, więc one siłą rzeczy raczej pojedyncza część nie wypadnie, musiałby cały narożnik wylecieć. Dlatego warto kontrolować i po prostu na zawodach, szczególnie przed każdym ułożeniem sobie gdzieś docisnąć, a przede wszystkim po każdym ułożeniu docisnąć, bo wiadomo, rzucimy kostkę i nam jakiś róg się rozleci. Co wam mogę jeszcze powiedzieć? Tak jak już powiedziałem, kostka jest super szybka, jest super płynna, ma bardzo przyjemny feeling. Nie czuć tutaj żadnego praktycznie tarcia, to wszystko pływa wręcz. Tak chodzi gładziutko, jakby była nasmarowana, jak na pierzynce jakiejś. Mógłbym tu jak Food Emperor mówić, jak ta kostka chodzi, wspaniale. Jest mega gładka i szybka jest ta kostka. No, ale to nie będę się rozwodził nad tym. Sama kostka jest naprawdę bardzo przyjemna w samym układaniu, jest bardzo szybka, jak widzieliście, no ja nie układam najszybciej, więc też nie jestem, powiedzmy, dobrym obiektem testowym, żeby prezentować możliwości tej kostki. Jestem w stanie tak dość szybko pokręcić jakieś losowe ruchy. No i to, co was interesuje, pewnie najbardziej ścinanie zakrętów. Tutaj mniej więcej te 45 stopni kostka ścina. Myślę, że dwójka nie potrzebuje więcej. No dajmy sobie spokój, to nie jest trójka. 45 stopni w jedną stronę, w drugą stronę.
Powiedzmy, że 2/3 klocka też kostka sobie ścina, bez większych problemów, co jest dużym plusem, co się ceni. Ważne, że kostka się nie rozjeżdża. Minusem Diana było to, nie rozjeżdża, przepraszam, nie rozpada. Minusem Diana było to, że te elementy łatwo wychodziły. Można było chycić w palce, to było mega popularne w Danii. Można było chycić w palce dwa narożniki i sobie je wyjąć. Tutaj wszystko, jak widzicie, chociażbym robił mocno, no to trzymaj się dobrze w środku, więc duży plus dla kostki. Jak dla mnie aktualnie mój faworyt wśród dwójek, ze względu na to, że jest bardzo szybka, płynna i ma świetny feeling, no i nie jest zawodna, tak jak mówiłem, kostkę jeszcze ani razu nie spopowała, nie trafiłem na rolling popa, nic dodać, nic ująć. Ja Wam gorąco dziękuję, zapraszam Was do innych filmów, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!